We wtorek 28 marca w Państwowej Szkole Muzycznej w Cieszynie odbył się wyjątkowy koncert. Wyjątkowy, bo zaprezentowali się nie tylko uczniowie z Cieszyna, ale również ze Szkoły Muzycznej z Bielska-Białej oraz Katowic. Po wielu, wielu latach udało nam się po raz kolejny zaprosić do cieszyńskiej szkoły gości z Liceum Muzycznego w Katowicach. Przyjechali uczniowie pod opieką pana profesora Adama Wagnera, no i uczniów z Liceum Muzycznego w Bielsku-Białej pod opieką pana profesora nomen omen Adama Wójcika. Jakkolwiek panowie związani są z Katowicami i z Bielskiem, to w pewnym sensie są też cieszyniakami, ponieważ pan profesor Wagner jest równocześnie wykładowcą w filii, cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego, a pan profesor Wójcik od bieżącego roku jest pedagogiem naszej szkoły. Nie ma nic cenniejszego dla dydaktyki niż wymiana doświadczeń, stąd też dzisiejszy koncert, pomysł na ten dzisiejszy koncert. Występ uczniów szkoły katowickiej, uczniów szkoły bielskiej, uczniów szkoły cieszyńskiej, po to, żeby w przyjaznej atmosferze porównać swoje umiejętności, wymienić się doświadczeniami. Jak pan ocenia właśnie i ten poziom i uczniów tutaj cieszyńskich, i tych tutaj uczniów z Katowic, czy z Bielska? Wirtuozowski repertuar, fantastyczne przygotowanie do występu. No i obycie estradowe, które pozwala nam, słuchaczom, cieszyć się wykonaniami na najwyższym poziomie, mimo młodego wieku wykonawców. To jest świetny pomysł, żeby uczniowie naszej szkoły, zarówno w Katowicach, jak i w Bielsku, no i w Cieszynie, posłuchali różnych wykonań, różnych interpretacji. Ja uważam, że każdy występ coś daje i szczególnie teraz, kiedy są matury, kiedy są dyplomy, kiedy są egzaminy, no dzieci przychodzą, słuchają jeden drugiego i myślę, że to jest świetny pomysł. To jest taki pierwszy koncert tutaj w pięknej, zabytkowej sali właśnie w Szkole Muzycznej w Cieszynie. Ja myślę, że to będzie miało częściej miejsce. No, jestem bardzo wdzięczny dyrektorowi Sławomirowi Machale, który to zorganizował. Także aby do przodu. Czyli będziecie kontynuować? Tak, oczywiście. Uczniowie tutaj, którzy dzisiaj grają, w większości są to uczniowie, którzy są po konkursach często ogólnopolskich, czasem też międzynarodowych. No i oczywiście zespół kameralny, który mam przyjemność prowadzić od tego roku, też właśnie zaprezentował się, myślę, całkiem nieźle. No właśnie, bo ja chciałam o ten poziom zapytać, no wysoki. Bardzo się cieszę. No robimy, co możemy. Myślę, że ten poziom będzie coraz wyższy, bo no proszę pamiętać, że muzyka to jest taki zawód międzynarodowy, który no czy gramy tu, czy gramy za granicą, czy w Europie, czy na drugiej półkuli, zawsze Bach będzie taki sam tu, jak i tam. I ja cały czas powtarzam, że to jest najpiękniejszy zawód świata i sam mam przyjemność uprawiać go całe życie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.